W imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W piąty dzień Nowego Roku witam wszystkich serdecznie ze stolicy Dolnego Śląska, z Wrocławia. I dzisiaj powierzany nam jest fragment Psalmu 23, Psalmu Dawidowego. Ale myślę, że chcielibyśmy przeczytać i pomyśleć nad całym tekstem tego psalmu. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Dusza moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwę głowę moją, kielich mój przelewa się. I w końcu ten wers, który jest hasłem dzisiejszego dnia. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mojego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Wielka nadzieja bije z tych słów, prawda? To jest niezwykle pocieszający tekst, szczególnie u progu Nowego Roku, w który weszliśmy 1 stycznia 2021. Psalmista ponad tym wszystkim, co go otacza, ponad tym wszystkim, co go doświadcza, uwiera, niepokoi, przedkłada swojego Boga, przedkłada wiarę i zaufanie. Gdziekolwiek by w życiu nie zaszedł, wie, że tam jest Bóg. Jak daleko nie oddaliłby się, wie, że Bóg go tam odnajdzie. Jak bardzo by nie zboczył ze swojej ścieżki, wie, że Bóg będzie go tam nawoływał. Odszuka go i przywiedzie na pastwisko. Bóg będzie obok, na niwach zielonych, nad spokojnymi źródłami, tam, gdzie chcielibyśmy z całego serca żyć, przebywać, gdzie chcielibyśmy spędzić nasze życie. Ale przecież tak się nie da, bo psalmista i jego droga wiodą także nas przez myśl o ciemnych dolinach. A starsze tłumaczenia Pisma Świętego powiedzą i przekażą nam nie tekst o ciemnych dolinach, ale o dolinach cienia śmierci. Tam też jest Bóg. Tam też trzyma nas za rękę. Tam też nas prowadzi. Pasterz, który jest w stanie zostawić 99 owiec dla tej jednej, zagubionej, poturbowanej, nieszczęśliwej, osamotnionej. On tam jest. Dla Ciebie i dla mnie. Myślę, że, drodzy, to nie jest przypadek, że u progu Nowego Roku otrzymujemy do rozmyślenia Psalm 23, jeden z bardziej znanych tekstów Pisma Świętego. Bo wielu z nas potrzebuje pokrzepienia, umocnienia, pocieszenia i wskazania, że Bóg będzie z nami tam, dokąd idziemy, tam, dokąd zmierzamy. Dobroć i łaska towarzyszyć nam będą przez wszystkie dni naszego życia i zamieszkamy w domu Pana przez długie dni. A sam Jezus Chrystus, sam Zbawiciel w drugim tekście dzisiejszego dnia powiada: ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. I tej nadziei, tego zaufania, tej wiary życzę każdemu z nas na wszystkie kolejne dni.